Śląsk to przystań, Kotwicowisko. Jestem, przynajmniej mam naturę wędrowca, mentalnego bardziej może niż rzeczywistego. I w rozlicznych swoich wędrówkach zawsze wracam na miejsce, gdzie zarzucam kotwicę na jakiś czas. Znaczy właściwie ona jest cały czas zarzucona. Od 50 lat to jest to samo miejsce, czyli Śląsk. Odbyliśmy ekspedycję dookoła świata. Wtedy na Kantar troszeczkę się przytarł. W 815 przeszedłem stan spoczynku. Jerzy Głybin od 75 roku z dwuroczną przerwą jest związany z Teatrem Śląskim, w którym do dziś zagrał około 100 ról. Występował także na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, z którego pochodzi. Jurek potrafi po prostu świetnie grać. Jest niezwykle sprawny fizycznie, upływające lata go nie dotykają. Można podziwiać jego sprawność fizyczną, intelektualną i to wszystko, co robi z rolą. Rzeczywiście on ma klucz do roli, on rozmawia ze swoim bohaterem, wierzy w teatr, że teatr zmienia świat, że ci ludzie, którzy tam siedzą na widowni, w ciemności, w tym morzu głów, morze głów tonących, prosi go o ratunek. I on ten ratunek, tą rękę im podaje za każdym razem, kiedy wychodzi na scenę. Ona się nie zniża do mówienia. Ona rysuje swoją arogancję i pogardę w powietrzu. Gestem pełnym niedomówień, trochę niedbałym, trochę luźnym, takim swobodnym gestem. Jest laureatem Złotych Masek. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach uczy podstaw gry aktorskiej i dykcji. Posiada stopień doktora habilitowanego. Zaczynałem moją karierę w Teatrze Muzycznym i tutaj przyszedłem w 1997 roku. I pierwszą osobą, z którą grałem na scenie, i to bardzo poważne rzeczy, to był właśnie Jurek. Mieliśmy całą godzinną, taką wielką scenę i nauczyłem się przy nim dialogować. Ja byłem młodym chłopcem, miałem tam 29 lat. Jeżeli mnie rozmawiał ze mną i pracował ze mną, był zupełnie kolegą takim w jego wieku. Nie było żadnego takiego poczucia, znaczy z mojej strony, że mam przed sobą mistrza, który będzie mnie gnębił. Oczywiście, że był mistrzem, ale był mistrzem kolegą. To było wspaniałe. Myślę, że ci wspaniali aktorzy to mają, że nie dystansują się do młodych ludzi, a raczej otwierają ich w sposób przyjacielski. Mam wrażenie, że nie zrozumiałeś, czego oczekujemy od ciebie. A czego panowie ode mnie oczekują? Więcej energii! Więcej kreatywności! Miejsce urodzenia i dorastania to Lwów. Czy to miejsce miało znaczenie w wychodzeniu pana w świat, w dalszej karierze? Jeden trop jest na pewno ważny. To zupełnie inny świat wtedy był. Ja wyjechałem z Lwowa w 71 roku. Byłem bardzo młodym człowiekiem. Nie myślałem o tym, jak się potoczy moja, znaczy przypuszczałem moja dalsza droga życiowa. Więc pod tym względem jedynie mniej więcej Lwów ukształtował we mnie to pragnienie, by zostać tym, kim jestem w tej chwili. Tam zresztą byłem w takim zespole teatralnym ludzi, którzy oddawali się temu z pasją. I ta pasja mnie najbardziej chyba do tego wszystkiego przekonała. Ich pasja do robienia teatru, teatru ludzi, którzy przychodzą tam wieczorami po odbycie swojej pracy zawodowej wszędzie, gdziekolwiek, była dla mnie tym magnesem najsilniejszym. W którym momencie swojego życia, dorastania zorientował się pan, że chce być aktorem? To było właśnie w tym teatrze amatorskim? Tak, to było tam i to był rok właściwie przed maturą moją w szkole polskiej we Lwowie. Potem po kilku premierach w tym teatrze, ponieważ poruczono mnie, byłem młodym człowiekiem, dosyć dla nich obiecującym nabytkiem i tam sporo grałem. I wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym, czy by nie pójść dalej tą
tą ścieżką jakby. Z tym, że nigdy we mnie nie powstała myśl, że ja mogę robić to tam. Ale sprawy wyglądały tak, że moja mama już od dawna starała się o przyjazd do Polski, bo przegapiła obie repatriacje powojenne i potem po nieudanym małżeństwie chciała koniecznie wrócić do Polski jako takiej. I myśmy wiedzieli, że to się uda. Więc ja już ostatni rok mojego pobytu we Lwowie był poświęcony temu, że ja przygotowywałem się do egzaminów wstępnych do PWST. Przyjechałem do Krakowa i tu się zaczęły korwody, bo się nagle okazało, że nie bardzo mogę zdawać tych egzaminów. Muszę jechać do Warszawy i starać się o pozwolenie, co uzyskałem w zasadzie, bez problemu. Mnie się wydawało, że jak już dostałem się do tej szkoły w Krakowie, to złapałem Pana Boga za nogi. Nie wiedziałem, że to jest dopiero początek bardzo trudnej drogi. Powiedział Pan, że w szkole teatralnej można nauczyć się podstaw warsztatowych, ale prawdziwa nauka aktorstwa rozpoczyna się dopiero na scenie, wśród aktorów. Jak wspomina Pan te pierwsze role, bo Pan zaczął grać już na studiach? Na studiach tak, ja jeszcze dogrywałem dyplomy i tutaj zaangażował mnie dyrektor Para i dostałem od razu znaczącą rolę w Juliuszu Słowackim w Księciu Niezłomnym. Obsadził mnie Jerzy Kaliszewski. Tak, ja uważam, że niewątpliwie aktorem się staje młody człowiek w teatrze. Co nie znaczy, że pasji aktorskiej, zamiłowania i zrozumienia zawodu nie można się nauczyć w szkole. Niemniej teatr to jest coś więcej niż szkoła. To są partnerzy, to są ludzie w różnych wieku, to są różne zależności. To jest kolektyw, z którym trzeba umieć się znaleźć, umieć współpracować. Które role w Pana karierze artystycznej były takie istotne, ważne dla Pana? Wiele. Moją taką pierwszą, którą wspominam z dużym sentymentem, to była rola Popielej Diamencie. Jan Maciejowski obsadził mnie w roli Andrzeja Koseckiego. To jest kolega Zbyszka Cybulskiego, czyli Chełmickiego. On mi zaufał. To była dosyć ważna, istotna rola. Ja wtedy zrozumiałem, że z roli na rolę to się gdzieś kształtowało. Zaczynałem rozumieć z roli na rolę, co jest naprawdę w budowaniu roli ważne. I poza tym jest to też ważne, bo każda rola coś nam daje. Albo nas krzepi i podbudowuje nasze przekonanie o tym, że możemy zrobić coś dobrego. Bywa odwrotnie. Więc może pod tym względem ta rola, ale wcześniej przecież i u Pankiewicza grałem, jak wam się podoba. Bardzo lubiłem tego Olivera. Potem były role, które, ale to był i Mizantrop, Alcest i też z polecenia niejako, z rekomendacji Maciejewskiego. Jerzy Zegarski dał mi tę główną, przecież to jest klasyka nad klasyk tego Alcesta. Grałem w świetnym spektaklu Jana Maciejewskiego w Amadeuszu. Grałem, już nie zliczę, potem moja pierwsza złota maska to był Caligula Alberta Camus. Lepiej się Pan czuje w takim repertuarze współczesnym, czy też w klasyce? Czy może lepszy jest dramat, tragedia, czy komedia? Dla mnie komedia jest odkryciem. I nigdy nie myślałem o sobie ileś tam lat temu. Kategorii aktora komediowego. No, od tego mieliśmy w teatrze innych. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale nieistotne. Natomiast w momencie, kiedy na przykład przyszło mi zagrać w Mayday, a zwłaszcza w Maydayu dwójce, ja odkryłem w sobie talent do farsy. Strasznie mnie to zdziwiło. Ale ja się tym świetnie bawiłem i może dlatego potraktowałem to świetnie. No i Boże, ludzie się śmieją, to o to chodzi najbardziej. Zresztą farsa ma to do siebie, że przychodzi się i wychodzi się na scenę, by ludzi rozbawić i rozśmieszyć. Trudniej pewnie grać jest, chociaż niektórzy twierdzą, że dobrze zagrać komedię jest trudniej niż tragedię. Nie wiem, czy to prawda. Wszystko zależy od predyspozycji psychicznych. A zagrał Pan już wszystkie role z listy swoich marzeń? Był taki czas, kiedy wydawało mi się, że nie wyobrażam sobie, żebym nie zagrał jednej roli, tej czy innej. W końcu nie zagrałem, ale nie wiem, może to z czasem przechodzi.
Dostanę kolejną rolę, kolejne wyzwanie, zmierzę się z nim, wygram albo lekko polegnę. Zdarza się, no w końcu tak bywa. Nie przywiązuję wagi do moich drobnych porażek. Lubię swoje drobne sukcesy. Była kiedyś taka rola, którą bardzo chciałem zagrać. Co to było? A to na fali, ja pamiętam, znakomite przedstawienie i arcydzieło, świetną rolę Piotra Franceskiego w Cyrano de Bergerac. I wydawało mi się, że to jest postać, rola napisana dla mnie. Nigdy nie zagrałem, już nie zagram. Żałuję, ale nie rozpaczam. Mówi pan, że żeby być dobrym aktorem, trzeba cały czas się rozwijać, czytać dobrą literaturę, poezję, obcować z wielką sztuką, słuchać dobrej muzyki. Jest pan także nauczycielem akademickim. Czy trudno tym zaraża się studentów? Jeśli młodzi ludzie widzą w nas pasję i potrafimy tę pasję im przekazać, potrafią iść jak w dym. Nie zawsze to się udaje. Nie przekona się wszystkich. Lubi pan uczyć? Lubię. Tak się specjalizowałem ostatnio trochę bardziej w sprawach, to co pani powiedziała, o klasyce i o poezji. Specjalizować w nauczeniu młodych ludzi mówienia wiersza. To jest sztuka sama w sobie. Sztuka ogromnie ważna, bo jeśli w to się wejdzie, w to się wgłębi, zrozumie, jak wielkie złoża wrażliwości wewnętrznych drgnień w poezji się mieści. To nie jest tylko to, że ktoś dobrze mówi wiersz. To poza tym sublimuje. To czyni człowieka wrażliwszym. Czyni człowieka lepszym. No nie wiem, jak to określić. Ale pan nie tylko mówi wiersze. Pisze pan także poezję, a mówi o tym, że poezja upiększa życie, wyciąga z szarości. Te wiersze, to one są dla pana, czy dla publiczności? Nie, one są dla mnie. Zawsze o tym myślałem. Nigdy tego nie zrobiłem. Kilka lat temu, 5 chyba. Myślę, może warto spróbować. Byłem wtedy w okresie takiego jakby podniesienia emocjonalnego i myślę, jakoś to trzeba skanalizować. Spróbowałem. Spodobało mi się to. Nie chcę wyrażać się na temat jakości tego, co ja piszę. Czy wartości, czy nie wiem, nie o to mi szło. Po prostu chciałem przekazać jakieś własne swoje przemyślenia, własne porywy. Cenię to sobie, nie mam przymusu. Z moją przyjaciółką, bardzo dobrą osobą, którą strasznie lubię i cenię, z Basią Gruszką, ona mówi, Jurek, musisz pisać. Ja zdaję sobie sprawę i przyznaję rację, żeby naprawdę może napisać coś kiedyś wartościowego, tak jak w każdej pracy twórczości artystycznej trzeba to praktykować przede wszystkim. Pisarze mówią, musisz pisać codziennie, jeśli chcesz być dobrym pisarzem. Mnie taka fala naszła, potem trochę mi przeszło, od roku nie napisałem nic. Nie jest wykluczone, że znowu do tego nie wrócę. Są sytuacje życiowe, które nas do tego zmuszają. Powiedział pan, że teatr staje się coraz to bardziej takim miejscem, sztuką dla koneserów, ale nie upadnie. Jaka zatem jest według pana przyszłość teatru? Teatr nigdy nie upadnie. Teatr będzie istniał w tej czy w innej formie, ponieważ to jest immanentna część osobowości człowieka. Przedstawić coś, podzielić się czymś z innym człowiekiem. Teatr pod tym względem jest bardzo, bardzo spektakularną dziedziną sztuki, ponieważ działa wprost. W teatrze się nie gra do szuflady. Pisać można, tworzyć muzykę też. Teatr nie upadnie. Teatr się zmienia. Czy on się zmienia w dobrym czy złym kierunku, nie mnie sądzić. Mam swoje zdanie na ten temat. Zauważam pewne tendencje z przykrością. Zawsze twierdziłem, teatr jest wszędzie. Teatr pojawia się w kącie tej sali, tego pomieszczenia gdzieś tam. Nagle widzę w tym kawałek teatru. W naszym dialogu widzę kawałek teatru. W tym, że jesteśmy tutaj, że ktoś nas filmuje, ktoś nas pokazuje, to też są ważne rzeczy, jeśli chodzi o widowisko jako takie. Ważne jest, co się gra i dla kogo się gra.
Nie lubię teatru, który jest teatrem pustym, trywialnym, obliczonym na poklask. Pan w zasadzie nieprzerwanie, bo ta przerwa była tylko dla Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, gra na deskach Teatru Śląskiego. Skąd ta taka wierność? To sprawa publiczności, miłości do tego regionu, z czego to wynika? Dobrze mi tu było. Ja bym tu był nieprzerwanie, no ale wtedy, kiedy myśmy z żoną wywędrowali do Bielska, ja zresztą bardzo miło wspominam pobyt w Bielsku i ludzi, z którymi tam pracowałem, potem wróciliśmy po 2 latach, to też było takie wygnanie trochę. Nigdy nie miałem pokusy, by znaleźć się gdzie indziej. Kiedyś próbował ze mną rozmawiać dyrektor Klemens, próbował ze mną rozmawiać Darek Miłkowski, tak. Ale nie zdecydowałem się. Poza tym, a może i to, że mam obok siebie kobietę, która tak jest takim, jakby to powiedzieć, takim znakiem firmowym Teatru Śląskiego. Zawsze była. A jednocześnie to jest kobieta, z którą łatwo i prosto się żyje. Prawdziwie. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym, powiem rzeczy może głupią trochę, że mógłbym to wszystko, znaczy jej dorobek, jej pozycję narazić na to, by zmienić, to wszystko zburzyć, by szukać swojej satysfakcji gdzie indziej. Nigdy nie powstała we mnie myśl, że mógłbym błyszczeć na scenach warszawskich, czy krakowskich, czy nie wiem, londyńskich, nowojorskich, nie wiem, wedle stawu Grobla oczywiście, ale nie to było celem mojego życia. W tej chwili to sobie z całą świadomością, samym przekonaniem uświadamiam. I to, znaczy czasem się zastanawiam nad tym, czy ty człowieku nie budujesz usprawiedliwienia na to, że nie zrobiłeś wielkiej kariery. Ale też jest we mnie sporo pokory i myślę, że ta wielka kariera w ogóle nie była mi sądzona. Usiłowałem robić to, co robiłem dobrze. Wydawało mi się i wydaje mi się, że tak było. I że byłem doceniany i byłem lubiany. To mi wystarczy. Moje marzenia dotyczą tego, o czym myślałem zawsze i co mi się nie zawsze udawało. Moim marzeniem jest zwiedzić kraje, których nigdy nie widziałem, a o których zawsze marzyłem. Nie wiem, jestem człowiekiem niby środkowoeuropejskim, ale zawsze mnie ciągnęły kraje chłodne. Moim marzeniem zawsze było to, by znaleźć się na Grenlandii albo zobaczyć gejzery Islandii. Nie ciągnęło mnie jakieś egzotyczne kraje typu Indie. Czy Daleki Wschód? Nie wiem, jakoś nie. Mam marzenia, no chciałbym spełnić też w pewnym sensie marzenie mojej żony, bo ona zawsze chciała zobaczyć pola lawendy w okresie ich kwitnienia w Prowansji. Może mi się uda, trochę późno. Chciałbym jeszcze zobaczyć z nią, a to może Toskanii trochę, a to jeszcze gdzieś pojechać, zobaczyć. Mam niewybaczalne, nigdy nie byłem w Londynie, podobno fascynujące miasto. Powinienem. Marzenie? Fakt. Chciałbym kiedyś mieć pewność tego, że te wiersze, które piszę, znajdą szerszy oddźwięk i uda mi się na przykład wydać tomik. Ja rozmawiałem kiedyś z świętej pamięci redaktorem Siernym. On umieścił w miesięczniku Śląsk kilka moich wierszy. Mówił, że może potem jakaś ta sprawa się rozmyła. Ja tego specjalnie nie podejmuję. Ale to wydawało mi się, to mi się wydaje, byłoby interesujące zobaczyć taki tomik, choćby nieduży, wierszy napisanych przeze mnie. I zobaczyć reakcję ludzi.